Dziś, 14 lutego, nastąpiło oficjalne otwarcie trwających do 18 lutego halowych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn, zawodów reaktywowanych po 4 latach przerwy. Na gospodarza zawodów wybrano korty Leszno Tenis Klubu. To 12. duża impreza organizowana na kortach od czasu ich powstania. Przygotowując się do organizacji zawodów, trzeba było przestrzegać procedur Polskiego Związku Tenisowego. Nowa baza na mapie polskiego tenisa, świetny obiekt, spełniający wszelkie wymogi do treningu zawodowego. Pierwszy raz impreza tego kalibru, halowe mistrzostwa kobiet i mężczyzn, reaktywowane po 4 latach, po przerwie covidowej nie były rozgrywane. Pomysł zapadł, ponieważ jest to nowy obiekt, chcemy też go promować przez Polski Związek Tenisowy. Bardzo dobre położenie też, jeśli chodzi o bazę też treningową i do dalszych podróży po całej Europie dla zawodników, no, którzy nieustannie muszą być jakby w rozjazdach turniejowych. Poza tym baza hotelowa, żywieniowa, w planach też, z tego co wiem, dalsza jakby rozbudowa obiektu, jeśli chodzi o korty letnie, więc na pewno na wiele lat obiekt również dla Polskiego Związku Tenisowego. To rzeczywiście jest wielki prestiż, wysiłek organizacyjny, odrobina stresu, no ale takie poczucie, że robi się coś fajnego, coś dla lokalnej społeczności i nie tylko, bo to jest ranga turnieju ogólnopolskiego, przyjeżdżają najlepsi w Polsce, no a więc można powiedzieć, że wyróżnienie również, dlatego że nie w każdym mieście, przynajmniej tej wielkości, tego typu imprezy z taką obsadą mają miejsce. W mistrzostwach startują 32 kobiety i 32 mężczyzn. Odbywają się 2 turnieje, single kobiet i mężczyzn i turniej deblowy. Wśród zgłoszonych zawodników i zawodniczek jest kilka znanych nazwisk. Weronika Falkowska, Kamil Drzewiecki. Weronika w tej chwili całkiem niedawno, chyba w Miami, była w finale turnieju ATP. Kamil Drzewiecki reprezentował Polskę w pucharze Davisa w Kazachstanie. Także no, to są takie nazwiska, które wszyscy, którzy interesują się tenisem, rozpoznają na pewno. Turniej rozpoczęliśmy od wczoraj pierwszej rundy i dzisiaj jest kontynuacja pierwszych rund turnieju głównego. Od dzisiaj rozgrywane również będą gry podwójne kobiet i mężczyzn. Półfinały są planowane na sobotę i finały na niedzielę, już o tytuły Mistrzów Polski. Przez cały czas zmagań trybuny są dostępne i otwarte dla kibiców za darmo.